Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, ogromny to zaszczyt i wielka radość gościć Cię w naszej kaplicy. Przychodzisz do nas jako apostoł XXI wieku. Przychodzisz do nas jako ten, który w wezwaniu Chrystusa idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, uczynił treścią swojego życia. Słowa te przywiodły Cię dzisiaj do naszej społeczności, która kocha Jezusa i chce Go coraz lepiej poznawać. Zapewniamy Cię, księże biskupie, że nasza wspólnota żyje Bogiem i stara się wyrazić swoją wiarę w konkretnych czynach i słowach. Czcigodny księże biskupie, nasza modlitwa i szczery błogosławień to wyraz naszej wdzięczności i podziękowanie za dar Twojej obecności wśród nas. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i całej naszej wspólnoty. Szczęść Boże! Moi kochani, co 5 lat ma miejsce dyscypacja kanoniczna parafii. 15 lat temu gościliśmy tutaj księdza biskupa Mieczysława i myślę, że dojrzał do szczęścia, że tak wiele zmieniło się w waszej tutaj wspólnocie, w tej świątyni. Dlatego bardzo proszę księdza biskupa, żeby spoczął, a przedstawicielka tej wspólnoty zrobi takie krótkie sprawozdanie z prac, jakie zostały tutaj przez te 5 lat wykonane. Kaplica do Zwiedzania Matki Bożej w Królowej Polski istnieje od 1984 roku. Została wniesiona dzięki odjawności mieszkańców. Gromadzimy się tutaj każdą niedzielę na Eucharystii, a także w święta oraz pierwsze piątki miesiąca. Każdego roku zwiększa się ilość wiernych na mszy świętej odpustowej 3 maja w Święto Królowej Polski. Co da się zawsze zauważyć, Kościół jest za mały. Oddając wiernie cześć Matce Bożej, troszczymy się także o jej świątynię. Dzięki trosce i pomocy księdza proboszcza byliśmy w stanie wprowadzić kolejne zmiany w wyglądzie kaplicy i jej otoczenia. W okresie 5 lat, to jest od maja 2012 roku do czerwca 2017 roku, wykonaliśmy ołtarz główny wraz z zakupem obrazu zawierającego wizerunek świętej siostry Faustyny. Został wymieniony i powiększony podest pod ołtarz, wymienione drzwi do obu zakrystii. Oprócz tego w ogrodzie wokół kaplicy jest ufundowana figura Jezusa Dobrego Pasterza. Z racji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II ustawiliśmy przy wejściu posąg przypominający Jego osobę. Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu za wszelką dobroć płynącą z tego świętego miejsca i obiecujemy nadal troszczyć się o ten skarb, który mamy w posiadaniu. Raz jeszcze dziękujemy naszemu księdzu proboszczowi wraz z księżmi posługującymi w naszej parafii. Wyrażamy wdzięczność za duchową troskę, serdeczność, wsparcie w trudnych chwilach, odwiedziny chorych wraz z posługą sakramentalną, za otwartość i szczerość podczas wizyt duszpasterskich oraz przy innych okazjach. Serdecznie podziękowanie kierujemy dla naszego rodaka ojca jezuity Krzysztofa Ławcza za jego zaangażowanie w naszym środowisku. Niech wszystkich Bóg darzy zdrowiem, Duch Święty swoimi darami, a Maria Królowa Polski otacza swoją opieką. Dziękuję serdecznie. Jeżeli wspólnota ma taką wspaniałą działaczkę i organizatorkę, to nie dziwię się, że porywa serca do działania wszystkich tutaj mieszkańców i są takie piękne owoce. Dziękuję serdecznie za słowa i za czyny. Poprosimy teraz księdza biskupa o słowo Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych, obecnych i nieobecnych, którzy przynależą do wspólnoty tej części parafii bychawskiej. Dziękuję za słowo, sprawozdanie z życia wspólnoty waszej. To słowo krzepi, że jesteście tak zdynamizowaną wspólnotą. I to, co słyszałem z ust waszej koleżanki, waszej sąsiadki, to potwierdza to, co wcześniej ksiądz proboszcz mi mówił. Można powiedzieć, że najlepsza cząstka parafii bychawskiej przy waszej kaplicy. Myślę, że nie spowoduje waszego grzechu pychy,
Chciałem powiedzieć, że tutaj mam wiele wspomnień, nie tylko przez te 15 lat mojego pobytu w takim samym charakterze jak dzisiaj, ale kiedy ksiądz wspomniany tutaj prałat Jan Kiełbasa budował kościół w Kosarzewie, a wcześniej był wikariuszem w Bychanie za księdza kanonika Maja, świętego kapłana, to często bywałem tutaj. I wtedy, kiedy przyjechałem pewnego razu do domu rodzinnego ojca Krzyśa, bywałem chłopcem jeszcze. Pamiętam jego rodziców, którzy gościnnie podejmowali nas w domu. Tak tylko później dowiadywałem się, tak przedwcześnie odeszli do Pana. A później cieszyłem się, że nie zmarnował powołania kapłańskiego, które wy podjęliście, rodzice, dom rodzinny, ale też i wspólnota parafialna. Tak jak Pan Jezus powiedział, żniwo wielkie, robotników mało. Młody człowiek potrzebuje najwyższych ideałów, bo nie zawsze da się je w 100% zrealizować w życiu. Ale do tego dążymy, bo jesteśmy powołani do świętości, do wierności właśnie tym najwyższym ideałom. I na tę wierność serca nam błogosławi. Dziękuję za Waszą obecność tutaj dzisiaj. Ekscelencjo, Pospolity Księży Biskupie, w imieniu całej wspólnoty mieszkańców Zaraszowa i Kolonii Zaraszu pragniemy serdecznie podziękować Księdzu Biskupowi za obecność wśród nas, za słowo pasterskie do każdego z nas wygłoszone, za modlitwę. Dziękujemy za cały trud kanonicznej wizytacji w naszej kaplicy. Przyjmij. Prosimy od nas serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego w pracy apostolskiej i w życiu osobistym. Szczęść Boże. Pragniemy serdecznie podziękować naszemu proboszczowi, który 15 lat jest tutaj z nami. I dziękujemy jemu za to, co jest. Po prostu jest z nami na każde zachowanie. O to poprosimy, nie słyszeliśmy nigdy, że nie wystarczy. Znaczy, róbcie, powody zrobicie. Za to wsparcie, za to szczerość, a nawet te trudności, które czasami były, to przepraszamy. I życzymy naprawdę, by jak najdłużej ten problem z nami, bo to jest łaska od samego Pana Boga. Jestem zaskoczony, bo my się nie przyznamy do żadnej przykrości. Kochani, jakże nie dziękuję Wam za tyle dobra, które Chrystus roznieca w Waszych sercach. To dobro Was jednoczy stale. A może to dobro będzie też właśnie solidarności serc. Rodzi dobre czyny. I dlatego dziękuję Wam z całego serca. Dziękuję za tę współpracę z Waszym księdzem proboszczem, z księdzem wikariuszami. Na chwałę Boga. Całe nasze życie jest dla Jego chwały. Pozdrawiam tych, którzy nie mogli przyjść z racji choroby, wieku, może ktoś pracuje. Ale jestem z Wami, bo tak jak wspomniałem, wiele wspomnień tutaj rodzi się w mojej pamięci, w moim sercu również.